Halo, halo, witam serdecznie chyba w 88. już odcinku z serii Diablo 4. No może pamiętacie, ostatnio udało nam się wygrać na ostatniego bossa Lilith. Więc w sumie kraina jest raczej w spokoju pozostawiona. Ale cały czas mamy kilka misji pobocznych. Ale w sumie nawet misję główną, proszę bardzo, w postaci epilogu z Loratem. Szepty umarłych, więc postaramy się to dzisiaj wygrać. Jeszcze kilka rozmów. Myślę, że sanktuarium jest na razie bezpieczne. Inarius i Lilith przepadli w piekle, ale nie mam najmniejszego pojęcia, co to oznacza dla sanktuarium. Ciężko przewidzieć, jakie stworzenia i zjawiska przedrą się z piekła, mimo zamkniętych wrót. Samo to łatajstwo, znając nasze szczęście. Mam nadzieję, że wciąż będziesz wtedy z nami. Żałujesz tego, co zrobiliśmy? Wypuszczenie Mefista z piekła będzie miało konsekwencje, których nie jesteśmy jeszcze w stanie pojąć. Jednak to nie była moja decyzja, a twoja. Dokądkolwiek poprowadzi nas los, jestem z tobą, przyjaciółko. Dobra, w takim razie szepty umarłych będziemy szukać Nairali? Chciałbym. Przecież jest z najwyższym złym, ale zabroniła nam tego. A nawet jeśli, to nie wiedziałbym, gdzie zacząć. Dopóki nie dowiemy się czegoś więcej, musimy czekać. Nie mogę tak po prostu siedzieć i czekać. Tak? I co zamierzasz zrobić? Ruszysz za nią wbrew jej woli? Nie. Masz rację co do Nairali, przyjacielu. Ale sanktuarium nadal nas potrzebuje. Udam się do Drzewa Szeptów. Do drzewa? Po co? Możliwe, że to nasz ostatni sprzymierzeniec, a wkrótce możemy potrzebować wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Dobrze, idź więc, ale bądź ostrożna. No ciekawa sprawa, gdzie nas to zaprowadzi. Właśnie Drzewo Szeptów w sumie by pewnie wiedziało, gdzie jest Nairala. Znaczy, na podstawie cutscenki można było się domyślać, ale tego bohaterowi akurat nie widzieli. No jakoś tam wypłynęła na szerokie wody. Jeżeli miałbym obstawiać, raczej z tego miasta. Geakul. Tak było widać, że to był jakiś większy port. Nic innego raczej nie pasuje. Nie wiem, skąd indziej miałaby wyruszyć. Jeszcze jest inne portowe miasto w tym miejscu, ale za wodzie raczej nie pasowało do cutscenki. No wydaje mi się, że na zachód jakokolwiek wyruszyła. Ale nie wiem, co tam się jeszcze dalej znajduje. W sanktuarium. Gdzieś tam widziałem kiedyś mapę całego sanktuarium. Tam gdzie się nawet poprzednie odsłony działy, ale no i tak nie wszystkie regiony sanktuarium zostały przedstawione w całej grze, w całej serii. No dobra, w takim razie porozmawiajmy. Witaj. Powstrzymałaś Lilith i oswobodziłaś sanktuarium z rzekomego zniewolenia. Z pewnością wszystko poszło zgodnie z twoim planem. Gratuluję, zbawczyni. Zamknij się, nędzniku! Świeże mięsko zawsze dużo gada. Po co tu przychodzisz? Chcesz zawrzeć umowę? Moja głowa zostaje na miejscu. Szukam tylko sojusznika. Sojusznika? Może uda nam się dojść do porozumienia, jeśli nie jesteś ponad to. Długi czekają na spłacenie. Mogłabyś je odebrać. Odzyskaj od nich długi w zamian za
zapewnimy ci potęgę i bogactwo. Cokolwiek zapragniesz. Tak, tak! A tymczasem ty będziesz siłą dobrą, leczącą sanktuarium z rozmaitych bolączek. W upadłym mieście Kaedeum kryją się nasi dłużnicy, ludzie i demony. Zgładź ich i odbierz długi. Wrona zajmie się resztą. Dobra, ikony na mapie wskazują aktywne szepty i są widoczne tylko przez ograniczony czas. Każdy szept po jego ukończeniu zapewnia pewną liczbę upiornych przysług. No dobra. Na mapie może śledzić liczbę posiadanych upiornych przysług. Kiedy pasek będzie pełny, wróć do drzewa szeptów, aby odebrać wybrany przez siebie cenny skarb. Dobra, na mapie jest to nawet zaznaczone. Upiorne przysługi. A więc jakoś w tym oto miejscu. Proszę bardzo, mamy różne nagrody, wygasa za jakieś 9 minut powiedzmy. W takim razie, nie wiem, teleportujemy się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 10 upiornych przysług. O nie wiem, w takim razie, czy wszystko uda mi się wykonać, zobaczymy. No ta, patrzcie na to, jeszcze mamy misje poboczne. Na razie widzę dwie. Może jeszcze będzie trochę więcej, jak wykonam resztę. Sanktuarium Ischari. No zobaczmy. Jakieś wyzwanie, na czym to polega? No nie wiem, czy to będzie interesujące do obejrzenia, to jakieś dungeony. Po prostu trzeba będzie przechodzić i w zasadzie tyle, nie wiem. Tak zobaczę. Zgłaś wszystkich wrogów. Zbierz 10 upiornych przysług. Czyli rozumiem, że jakoś w tym miejscu będzie jakiś tam dłużnik, którego muszę załatwić, tak? O to chodzi? Zobaczymy. Na razie muszę wszystkich zgładzić, z tego co widzę. Przeciwników, to może jednak trochę potrwać. Tak w ramach testu zobaczę, na czym będzie misja polegała. Czy to by jakoś dużo trwało? Skończyła mi się energia. No to już w zasadzie misje bez żadnej fabuły. Nie wiem, czy podobne kwestie są interesujące do oglądania. Jakoś w wolnej chwili mógłbym wyczyścić i wtedy zobaczyć. No w ramach przedstawienia pokażę wam jeden podobny dungeon, jak to wygląda w praktyce. Bo to są dungeony jakiegoś nowego rodzaju, powiedzmy. Nie wiem, zobaczymy. Dungeony się trochę jeszcze rozrastają, jak sami widzicie, tego się można było spodziewać. Ale kto wie, może będzie jakaś fabuła, jak wyczyścimy całą lokację. Kto wie, co nam twórcy zagwarantują. Weźmy większe może ilości.
wrogów. To, co rozumiem, gdzieś musi być dłużnik w całym dungeonie. No, być może będzie jakoś na zakończeniu całego dungeonu i dopiero wtedy może walka z bossem albo coś podobnego, kto wie. Tu jeszcze mamy kilku. No, zapewne wszystkich muszę załatwić, żeby odblokować koniec dungeonu. Zobaczymy. Jeszcze na północy kilku. O, przy okazji mamy buffa. Będzie trochę prędzej. O, tak się szybko będzie mordowała, proszę bardzo. Weź się kolejni respią. Dobra, i będzie jakoś dłużnik w obecnym miejscu, zaraz zobaczymy. W każdym razie idziemy w odpowiednim kierunku. Mam dość energii. Nie mogę nieść nic więcej. Dobra, szykuje się walka z bossem. Zaraz zobaczymy. Być może będzie to właśnie dłużnik, którego szukamy. Piekielny pawilon. Kto tym razem? Muszę jakiegoś kolesia teraz zgładzić, czyli... Tylko walka z pojedynczym bossem się szykuje. Jakimś kolesiem, reszta jest nieważna. Dobra. W takim razie wyjdzie to trochę prędzej. Zazwyczaj na mapie powinien być jakkolwiek przedstawiony. Jeszcze pułapka. Gdzieś jest właśnie kolej z kluczem, ale pytanie z której strony? Tędy może? Chyba trzymajcie pułapki. Dobra, nie robię tego. Już są kwestie poboczne, poradzicie sobie. Trzeba było się nie zapuszczać. No dobra, dungeon jest sporych rozmiarów, kurde. Gdzie może być ten koleś? Na mapie powinien być jakkolwiek zaznaczony. Może z tej strony? Zablokowane. Zamknięte. O, jest i boss, dobra, tego szukaliśmy. On będzie miał klucz. Potrzebuję więcej energii. No teraz tylko klucz, żeby zdobyć. Come on! Dajcie mi klucz, dobra, nareszcie. Użyj klucza, by otworzyć zapieczętowane przejście. Czyli chyba tędy. No dobra. Decyzja matki. No.
Czyli z tego co rozumiem, to jest chyba jakiś dłużnik. Jeden właśnie z tych przeciwników, których szukamy. Więc zobaczymy. O kurde, jakie posiada obrażenia. Większe niż Lilith, muszę przyznać. Potrzebuję więcej czasu. A z kolei nie ma aż tak dużo zdrowia, zaraz go przebijemy. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze jakieś legendarne miecze, dobra, fajna sprawa. Podziemia ukończone. Coś należy w takim razie wywalić. Fio moment, mam zbyt wiele materiałów. Miecz sobie weźmiemy. Nagroda początkująca podróżniczka, więc chyba tyle. I wychodzimy. Więc tak, podobno właśnie dungeony należałoby jakkolwiek kończyć. Jeżeli zrobimy postępy, no to wtedy należy wrócić właśnie, tak? To z kolei katedra krzyżowców. Nie przypominam sobie tej lokacji. Dałoby radę to jakkolwiek dojść? Nie, nie ma opcji. Nie wiem, to poza terenem. A więc... No tak, po zgromadzeniu 10 upiornych przysług wróć do Drzewa Szeptów, aby odebrać nagrodę. Pytanie, ile to jeszcze by? Jedna upiorna przysługa, 5 upiornych przysług. To może jakoś z tej strony? No jeżeli jeszcze jeden dungeon ukończę, to właśnie będę miał 10 przysług i będzie w zasadzie po robocie. Na przykład z tej oto strony sobie pójdziemy. Przy okazji możemy zaobserwować właśnie miasteczko, już się zaczęło odradzać. A nie, jeszcze mamy wrogów. O kurde, a miałem nadzieję, że całe miasto będzie już w miarę opanowane przez ludzkość, nie tak łatwo. Trochę krwi zostały już w sumie wyczyszczone, przynajmniej tyle. Ale wrogów dalej jest sporo. Dobra, jeszcze jeden dungeon sobie zobaczymy. Come on. Chciałbym zobaczyć właśnie nagrodę od Drzewa Szeptów. Dobra, zgładź wartownika i zabierz klucz nadzorcę. Dobra, czyli to akurat będzie trochę szybsze. Należy tylko bossa szukać na mapie i w zasadzie tyle. Reszta jest w sumie nieważna. Najgorsze są misje, jak trzeba wszystkich zgładzić. Wtedy to zajmuje trochę dłużej. To zależy, jakie ma kto priorytety. Tu już nic nie ma, może u góry. To znowu brak. Nie jestem jeszcze gotowa. Przy okazji jeszcze mamy wrogów, dobra. Czasami może szybciej przekspić. O, jest i boss. Witam. No i teraz największy problem, żeby klucz zabrać. O, dobra, daliśmy radę. Całkiem prędko. No nie, ej, come on. Chcę się stąd wydostać. Dajcie mi spokój. I gdzie mamy bramę? Trzeba się na środek dostać. No i znowu mi blokują przejście. Kurde, ale pajace. Tak bardzo chcą zginąć. Dobra, kolejne wrota. I pytanie, co dalej? Spaczone głębiny. Dobra, mamy kilku mało przyjemnych kolesi. Akurat walka na arenie.
trzeba posągi zniszczyć i dźwignię przesunąć. Dobra, i kolejna runda, z tym razem. Zbierz po siewcach Animusa Animus. Czyli rozumiem, że mam jakichś wrogów atakować, zaraz zobaczymy. Coś będą posiadali? Nie, ci akurat nie posiadają. Wydaje mi się, że to jacyś specjalni przeciwnicy byli. Też powinni być chyba na mapie zaznaczeni. Będę? Urna Animusa? A co ja muszę z nią zrobić? A, czyli za mało Animusu. Muszę znaleźć jakoś w trakcie walki i dopiero wtedy. Ej, co jest? Jestem zablokowany totalnie. Nie zobaczę. O, mamy bossa. Teraz. Dźwigam zbyt wiele. Dużo jednak nie zebrałem materiałów, kurde. A, bo bossów będzie całkiem sporo na każdym kroku w zasadzie. Jest to sprawa. Wow, jaki strach. Kto mi to włączył? Potrzebuję więcej czasu. O, jeszcze więcej animusu, zbieramy, tak jest. I tak na oko jeszcze z czterech będę musiał gdziekolwiek znaleźć. To raczej idziemy na nieodkryte jeszcze tereny. Tu się chyba walka z bossem szykuje. A jeszcze z drugiej strony mamy korytarz. Tu warto by było się przedostać. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, jest przeciwnik. Teraz się go znalazłem. No dobra, jestem dopiero jakoś w połowie, kurde. Myślę, jest całkiem długa z tego, co widzę tędy. Potrzebuję więcej czasu. O, akurat mamy dwójkę, okej. Okay. Patrz, ilu się znajduje w jednej lokacji, dobra. Już sprawa powinna być zaraz załatwiona. No, trzeba uważać, mamy jednak kilku większych wrogów. I chyba ostatni nam pozostał, akurat go mamy. Się zrespili wszyscy w jednym miejscu, ten z kolei został w klatce zamknięty dowódca. Skończyła mi się energia. Dobra.
Czyli musimy jedynie wypełnić, umieść animus w urnę animusa. Niech będzie. Jakoś była na środku. Zobaczmy. To już będzie walka z bossem, czy jak? Plaga krainy. No raczej wróg jest super powolny. Atakuje w jakąś zupełnie inną stronę. Tyle, że zieje ogniem bez przerwy. Przy okazji jeszcze łuk legendarny, zobaczmy ile będzie warte. Chwila, moment, całkiem niezłe statystyki, ale no, będę musiał jeszcze dostosować. Dobra, więc wychodzimy i w zasadzie mógłbym już chyba oddać zadanie. Co z tego wyjdzie? Dobra, czyli się teleportujemy i oddajemy. Więzienie w Kaldeum. Już mnie atakują mutanty. Zaproponuj drzewu szeptów swoje upiorne przysługi. Ustawiałbym, że to będzie w nieskończoność, że tutaj oddamy po raz kolejny jakiś, nie, materiał otrzymamy albo coś w tym stylu. Tak będzie w kółko, nie jestem pewien, ale zobaczymy. Kolekcja napierśników, kolekcja pancerzy na nogi, kolekcja dwuręcznej broni. Dobra, zobaczmy dwuręczną broń. Ucztuj, baranku, ucztuj. Czyli wywalamy sobie jakieś mało wartościowe i zobaczmy, co ja otrzymam. O kurde, całkiem sporo. Łuk po raz kolejny legendarny, a reszta raczej nie jest dużo warta. Dobra, co ja otrzymałem? Znowu łuk legendarny. Dobre ma statystyki, kurde, biorę. Chyba od razu. Warto było się jakkolwiek ulepszyć. Czyli rzeczywiście mogę dalej wykonywać to zadanie, tak? Zobaczmy. Nie, nie widzę nawet możliwości, nie jestem pewien. Jeszcze bym się teleportował do cesarskiej biblioteki. Jest jakaś możliwość ulepszenia, jak to w ogóle wygląda? To miasto zostało mniej więcej już opanowane przez ludzi. A mamy jakieś, nie wiem, jak to nazwać, rzemieślników, niestety nic nie widzę. A przy okazji jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałbym zbadać. Dobra, to już jest nieważne. Chciałbym się dostać do piekła. Zobaczymy, czy będzie może jakiś napis albo coś w tym stylu. Myślę, że to bardzo interesujące. Dobra, tam jeszcze dodatkowy punkt. I co my mamy? Wrota piekieł. Są zapieczętowane, ale mamy wrogów. Stomatyka Pradia? Nie, zabity kapłan. A, myślę, że matka Pradia jest. Tędy na przykład. No właśnie, mamy jakiś ołtarz, to jest super ciekawe. Inskrypcja ku czci Mefista. Miłosierny Mefiście, dobroci i miłości pełen, wysłuchaj wołania swych niegodnych sług.
Namaść nas na swych kapłanów i proroków. Napój nas ze zdroju swej łaski. Oczyść nasze umysły, abyśmy oparli się siłą zła. Tam, gdzie brat zwraca się przeciwko bratu. Uciekamy się do ciebie i korzystamy przed twym wielkim majestatem. Nieznany ołtarz? Czy jakieś ołtarze muszę aktywować? Pusty ołtarz? Gdy zbliżasz się do ołtarza, zaczynają boleć cię zęby. Czuć odległą wibrację. Wygląda na to, że na trzech ołtarzach czegoś brakuje. Kurde, ale sekrety ciekawe. Tędy z kolei? Mamy różne inskrypcje ku czci Bali. Dialona. Okej, dobra, mamy trzy inskrypcje. Pewnie nawiązujące do ołtarza, ten z kolei. Sir Matiasie, miej się na baczności. Kultyści Trójcy badali nieaktywną tablicę przy wrotach piekieł. Ich zainteresowanie oznacza, że plugawa magia jest blisko. Usiłujemy odczytać tekst. Jeśli odkryjesz cokolwiek, co ma związek z tą sprawą, zgłoś mi to. Dobra, mamy jakieś sekrety w zakończeniu. Super sprawa. Trzeba będzie to jeszcze bardziej szczegółowo zbadać. Tu z kolei jakieś diabły próbują wejść do piekła, do swojego domu. Zapieczętowane. Dobra, i zejście do piekła, come on. Horadryjska pieczęć. Pieczętująca wrota piekieł runa, pozostawiona przez Lorata, aż wibruje od magii Horadrimów. Dobra, wspaniale. Czyli więcej już nie zrobimy. Informacji także żadnych nie mamy, no dobra. A to w sumie pójdę się jakkolwiek już posprzedawać i zobaczymy. Mam w sumie kilka legendarnych materiałów, więc... Pora coś z tym zrobić. I stawiałbym, że jakieś misje dodatkowe poboczne pojawią się w całej krainie. Więc będę musiał to na bieżąco wszystko jeszcze sprawdzać. Dobra, jeszcze kilka kwestii. Mamy zupełnie nowy łuk, po pierwsze. Wygląda na zużyty. Mogę go naprawić. Chciałbym swój łuk ulepszyć, bo właśnie wyposażyłem. A po ulepszeniach to w ogóle miałby super statystyki zapewne. Już się trochę wymaksowałem pod tym względem, ale muszę jeszcze sprzedać, a u niego chyba nie da rady. Zobaczymy. Z jednej strony, gdzie jest jakiś handlarz, tędy. Mamy same legendarne materiały, chwila, moment. Sobie jeszcze posprzedawać. Buty nie mają gorsze statystyki. To jest w sumie całkiem niezłe, ale ma jeszcze jakieś bonusy. Aż nie wiem, co w takim razie sprzedawać, ekwipować. Legendarne pierścienie, to ma gorsze staty. To jest w sumie jakieś mocne, kurde. Ale słabszej jakości bez bonusów, więc... Łącznie chyba gorzej by się prezentowało. To posprzedajemy. A co do reszty, nie jestem pewien. Dodajmy jakąś czachę, nie wiem. Może na razie tyle wystarczy. Dobra, więc w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy odcinek. W sumie zrobiłem całkiem duże postępy. Jeżeli chodzi o misję z tym epilogiem, dalej jest podobnie. Czyli, że drzewo szeptów, szepty umarłych. A tędy? Co jeszcze się dzieje? Trzecia ranga świata, koszmar. Weteran ukończy podziemia wieńczące katedrę światłości. Co to w ogóle jest? A dobra, czyli mógłbym odblokować kolejny poziom świata, tak? Tam na trzeci już. Ja osobiście wszystko na pierwszym grałem najlepiej. Więc pod tym względem nie jestem jakiś doświadczony. A jeżeli bym się na przykład teleportował właśnie do Kiewosadu?
To w sumie największe miasto. Może jakieś nowe misje by się odblokowały. Kto wie. Tak bym właśnie obstawiał. Zobaczmy. Nie, na razie więcej nie mamy. No ale zobaczmy, na czym polega odblokowanie. Coś się jeszcze wydarzy. Koszmarę. Na razie nie mogę. Co ja muszę jeszcze zrobić? Odblokowuje się po ukończeniu kampanii i katedry światła. Podziemie wieńczących w Kiewosadzie. Podziemia wieńczących. To jakoś jest w tym miejscu gdzieś, nie kojarzę. Dobra, więc w sumie w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy odcinek. W sumie zrobiłem całkiem duże postępy. Z tym epilogiem już więcej chyba nie zrobimy. No mam właśnie drzewo szeptów, ale to już w sumie załatwiona sprawa, by się w kółko toczyła. Więc w kolejnym materiale zapewne zrobię właśnie misję z tej oto lokacji, Sanktuarium. Co ja gadam? Z tego Kaldeum. No i nie wiem, jeszcze poszukam na całej mapie jakichś kolejnych ciekawych sekretów, nie wiem, misji, zobaczymy. Więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.